Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Centrum Wodne Aquarius w Myślenicach jest bardzo popularnym miejscem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców całego powiatu. Z atrakcji, jakie oferuje kryta pływalnia przy ulicy Ogrodowej, miesięcznie korzysta średnio ponad 11,5 tysiąca klientów. Od 2 lutego fani wodnego relaksu poza dwoma basenami i jacuzzi mogą korzystać z odnowionej i rozbudowanej sali odnowy biologicznej. Cieszy nas niezwykle ta sytuacja, że nasz basen kolejną atrakcją jest ożywiony i to taką niebagatelną atrakcją, bo to jest jednak rodzaj małego spa. W związku z czym i mieszkańcy, i turyści, i oczywiście nasza młodzież, która korzysta z basenu, będą mieli dodatkowe kilka miejsc na taki relaks, ciekawy relaks, fajny, z różnymi atrakcjami. Nasza odnowa biologiczna składa się z sauny suchej, sauny infrared, sauny parowej, czyli łaźni parowej, natrysku wrażeń, mini groty solnej. Mamy też wytwornicę lodu, która wytwarza lód w celu nacierania się ciała po zabiegu w saunie. Jednym z najciekawszych elementów myślenickiego mini spa jest sauna infrared. W saunie fiskiej docelowo w środku mamy 90-110 stopni Celsjusza. W saunie infrared ta temperatura jest dużo niższa. Maksymalna temperatura 70 stopni, oscyluje między 40 a 70. Jest przeznaczona dla osób, które w warunkach tej sauny fińskiej na przykład źle się czują. W saunie infrared znajdują się promienniki, które emitują światło podczerwone i to światło podczerwone redukuje tkankę tłuszczową, celulit, zwalcza celulit, więc jest to taka atrakcja, którą bardzo chętnie przyjmą nasze klientki. Dzięki inwestycji w Aquariusie zwiększyła się liczba osób, które jednorazowo w komfortowych warunkach mogą korzystać z sauny. Wcześniej z naszej sauny mogło skorzystać 6 osób, w tym momencie maksymalne obłożenie sauny to jest 15 osób. Inwestycja kosztowała niespełna 300 tysięcy złotych. Połowa pieniędzy pochodziła z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, resztę dołożył Urząd Miasta i Gminy Myślenice. Mocno o pomoc rządową dla myślenickiej inwestycji zabiegali miejscowi parlamentarzyści. Za tym oczywiście idzie pomoc przede wszystkim z urzędu, ale też lobbowanie naszych pomysłów, naszych inwestycji we wnioskach, które składamy do ministerstwa przez parlamentarzystów, którzy pochodzą z Myślenic. I tutaj serdeczne podziękowania musimy złożyć tym, którzy w Warszawie pracowali, żeby nam po prostu te wszystkie nasze pomysły mogły się udać. I oczywiście chodzi o posła Marka Łatasa, który niezwykle tutaj udzielał się też w tej sprawie, panią poseł Joannę Bobowską i także oczywiście senatora Stanisława Bisztyga, więc ta ziemia, myślę, łączy nas i nasze pomysły też dzięki takiej właśnie inicjatywie i wspólnej pracy mogą mieć takie rezultaty piękne. Co ważne, mimo zdecydowanego poszerzenia usług i poprawy komfortu, cena za korzystanie z sauny nie zmieniła się i wynosi 35 groszy za minutę lub 9 zł za pół godziny pobytu. Więcej informacji na temat korzystania ze wszystkich atrakcji krytej pływalni w Myślenicach znajdą Państwo na stronie internetowej basen.myslenice.pl.